Rozwój gospodarczy kraju mierzony jest wskaźnikiem PKB. Nie jest to najlepszy wskaźnik moim zdaniem, ale może nie tylko moim, bo już coraz więcej ekonomistów zastanawia się, czy nie należałoby w inny sposób mierzyć wzrost gospodarczy albo właściwie rozwój gospodarczy. Bo właściwie co to znaczy wzrost gospodarczy? Jak długo będzie ciągnął się wzrost gospodarczy? Chciałabym dzisiaj powiedzieć, czy można poprawić nawet ten wskaźnik. On jest wysoki w tej chwili, te 5% wzrostu rocznego, to jest bardzo dużo. I pytanie, czy ten wskaźnik można poprawić, bo jak widzicie, te agencje ratingowe oceniają kraj i naszą gospodarkę, oceniają właśnie według tego wskaźnika. Oczywiście, że można, dlatego że PKB obliczany jest według różnych algorytmów i na przykład w Kanadzie do PKB wchodzi także domowa praca kobiet, wychowanie dzieci. Zatem może i u nas to wychowanie dzieci i kwoty, które wypłacane są w zamian za opiekę nad dziećmi, może powinno także wejść do PKB. Czy to jest w ogóle możliwe i czy to jest logiczne? Posłużę się tutaj przykładem, który zaczerpnęłam od doktora Szczęsnego Górskiego, że jeżeli w kręgu usiądą kobiety, każda z nich będzie mieć na kolanach dziecko i na dany znak przekażą te swoje dzieci sąsiadce z prawej. Jaki obrazek wtedy zobaczymy? Otóż każda z tych kobiet wychowuje cudze dziecko, prawda? Wychowuje cudze dziecko i w zamian dostaje 500 zł, tak? I wtedy będzie to jasne, że rzeczywiście jest to wynagrodzenie za pracę. Gdybyśmy zatem uznali, że to jest wynagrodzenie za pracę, czyli usługa, taka sama usługa jak wychowanie dziecka w przedszkolu, prawda? Jeżeli to jest ta usługa, to wtedy ona, wartość tej usługi wchodzi do PKB, no i oczywiście PKB rośnie. Ale wolałabym, żeby jednak PKB wzrastało w inny sposób. Mianowicie, żeby wreszcie zająć się szarą strefą. Dlaczego ta szara strefa w Polsce jest taka duża? Szacuje się ją w tej chwili na 18-20%. I co to znaczy? Co to jest szara strefa? Zacznijmy od tego, że całkowicie wyeliminować szarej strefy się nie da. W dodatku to jest bardzo mało, powiedziałabym, czytelne. To znaczy, jeżeli ja poproszę sąsiada, żeby naprawił mi kran, bo cieknie, a w zamian poczęstuję go obiadem, to tak na dobrą sprawę ja mam przychód i on ma przychód. Wycena tych usług wzajemnych powinna wchodzić do PKB. No ale na szczęście nikt nie ściga nas jeszcze za taką wymianę usług. Więc zajmę się tylko takimi usługami, które rzeczywiście, czy też produkcją, która rzeczywiście jest w szarej strefie. No idziemy powiedzmy sobie pomalować pazurki i pani mówi tak, no to wie pani, tak, to malowanie pazurków 60 zł, a z VAT-em to będzie 80 zł, prawda? No i wtedy co? No, zdecydujemy się, faktura nam niepotrzebna, przez kasę fiskalną przejść to nie musi, płacimy kwotę mniejszą. To jest dość powszechne, zresztą nie tylko takie usługi, ale wiemy, usługi remontowe i inne także przebiegają w podobny sposób. Więc to są jak gdyby kwoty, które umykają ewidencji, zatem one nie tworzą PKB. Rozważmy jednak inną sytuację. Przychodzi pracownik do nowej pracy, do nowego pracodawcy. Pracodawca oferuje mu pensję, powiedzmy 4000 brutto, a on mówi, ja mam do pana prośbę, wolałbym zarabiać najniższą krajową, a resztę dostawać pod stołem. Dlaczego? Dlatego, że to jest człowiek obciążony ściganiem przez komornika. Jeśli będzie zarabiał więcej, to wiadomo, że zostanie mu tylko też ta najniższa krajowa. Reszta będzie zabrana na długi. Te długi, wiadomo, rosną lawinowo. To nie jest ta kwota, na którą kiedyś się zadłużył. Ona w tej chwili wzrosła czasem nawet i 10-krotnie. Pamiętacie państwo, mówiłam, że tych postępowań komorniczych jest 12 milionów w tej chwili w Polsce. To jest bardzo dużo. 2,5 miliona osób jest zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów, tych niespłacalnych długów, prawda? Więc są to naprawdę bardzo duże grupy ludzi, którzy nie przyznając się nawet swoim bliskim do tego, są w bardzo trudnej sytuacji. On niekoniecznie, ten pracodawca, chce być w tej szarej strefie, prawda? On chciałby płacić nawet podatki od tego pracownika, ale tego nie robi. Właśnie dlaczego? Dlatego, że ten pracownik po prostu jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Czy jest wyjście z tej sytuacji? No ja myślę, że jest, tylko trzeba by się naprawdę zabrać za uregulowanie tych wszystkich spraw.
tych spraw, tych zadłużonych. Zadłużonych często nie z własnej winy. Gdyby można było tych ludzi uwolnić od tego ciężaru, albo przynajmniej ten ciężar zmniejszyć, to prawdopodobnie i ta szara strefa uległaby znacznemu pomniejszeniu. Dziękuję bardzo.